Dzień dobry, kochani. Witam was serdecznie. I zdaję sobie sprawę z tego, że ten filmik prawdopodobnie zniszczy całą moją przyszłość, ale trzeba powiedzieć raz, a dobrze, co się w życiu robiło. Chodzi o to, że to nie jest takie hop-siup, prawda? Przyznać się do tego, czego się robiło. Więc chodzi dokładnie o to, że ja czas jakiś, dokładnie to było jakieś pół roku, pracowałem w przemyśle dla dorosłych. Nie, żebym był z tego dumny. Po prostu praca i praca, moim zdaniem. Niektórzy robią to, inni robią tamto, a inni robią to. Praca jak praca. Jest to najbardziej niewdzięczna praca. I najbardziej przykra praca. I najtrudniejsza praca, jaką w życiu wykonywałem. Jeżeli wydaje wam się, że ona polega na tym, że przychodzi się na plan i jest jakaś zarąbista dziewczyna, nie? Ona jest tak naprawdę genialna. Oj, zaraz się będzie z nią to robiło. To się grubo mylicie. Tak to nie wygląda niestety. To wygląda dokładnie tak, że przychodzi się na plan w szlafroczku, elegancko, zakryty. Pod szlafroczkiem oczywiście nie ma nic. I w tym momencie, jak przychodzi się już na plan, to oczywiście stoi tam producent, reżyser, asystent reżysera, dwóch operatorów kamer, oświetleniowiec i dźwiękowiec. I przy tych wszystkich osobach trzeba ten szlafroczek zdjąć. W momencie, w którym zdejmujemy ten szlafroczek, to stajemy nago. Twarzą w twarz z prawdą na temat naszej cielesności i na temat tego, czy ktoś parsknie śmiechem na planie, czy może zachowają się profesjonalnie i nikt nic nie powie. Zazwyczaj nikt nic nie mówi. Ale różne sytuacje się zdarzały. Wow! I tak dalej. Jeżeli chodzi o penisy, to jest jednym słowem, jeden wielki fake. Dlatego, że nic tam nie jest prawdziwe na planie. Nie mówię, że aktorzy nie są prawdziwi, bo są prawdziwi. Nie mówię, że penisy są sztuczne, bo nie są. No chyba, że film zakłada, że będą, no to są, wtedy są, ale normalnie nie są. I chodzi o to, że co zrobić, żeby aktor miał dłuższego, większego niż ma w rzeczywistości? Oczywiście można użyć swojego odpowiedniego obiektywu lub zrobić odpowiednie ujęcie. W odpowiednim świetle to wygląda tak, a nie inaczej. Jak również, to już jest dla takich odważniejszych skurczybyków, można przeprowadzić sobie operację. Nie mówię tutaj absolutnie o operacji wydłużania penisa, nie? Bo to jest niemożliwe sobie wydłużyć operacyjnie. Chodzi mi mianowicie o takie dwa ścięgna. Są takie dwa ścięgna u nasady penisa. I one są w momencie, w którym penis jest tak, pionowo, powiedzmy pionowo do góry, to jak go się ściągnie w dół, to pojawiają się dwa ścięgna. No właśnie. I te ścięgna ogólnie służą do tego, żeby penis był taki ping, a nie taki ping. No nie? Ale jednak niestety, albo stety, niektórzy decydują się na to, żeby te ścięgna operacyjnie sobie przeciąć. I w tym momencie ich penis jest dłuższy, bo już nie jest trzymany przez te ścięgna, tylko jest bardziej taki tak pod tym kątem. I jeżeli jest
pod tym kątem, to wydaje się być dłuższy przez brak tych ścięgien. Aczkolwiek nie jest możliwy w tym momencie zwód tego typu, tylko już zawsze będzie coś takiego. I to będzie max, który uda się uzyskać. No i właśnie tak operacyjnie można sobie również guźkę wydłużyć. Ja osobiście nie polecam i ja przez to nie przechodziłem i uważam, że to jest zbyteczne. Faktycznie lepiej już zastosować dobre światło użyć dobrego obiektywu. To moim zdaniem wychodzi najlepiej. No ale kontynuując. Jeżeli wam się wydaje, drodzy szanowni widzowie, wydaje wam się, że to jest takie proste, że można sobie tak przyjść na plan i tak się rozebrać przy wszystkich i od razu ping się ma i później tego ping się używa tak jak człowiek by chciał sobie, to się grubo mylicie. Dlatego, że jeżeli sądzisz, że jesteś człowiekiem na planie, to zapomnij o tym. Nie jesteś człowiekiem. Jesteś przedmiotem. Tak samo aktorka jest przedmiotem. I jesteście przedmiotami oboje w rękach reżysera. Dlatego zapomnijcie o tym, że cokolwiek, co jest na planie, że jest prawdziwe, bo wszystko jest udawane. I do tego, że wszystko jest udawane, to jeszcze do tego dochodzi to, że wszystko robi się pod dyktando reżysera. Czyli to, jak reżyser sobie zapragnie, żeby mieć taki, a nie inny widok, bo on chce akurat użyć takiego, a nie innego ujęcia z takim, a nie innym widokiem, to tak ma być. I nie ma dyskusji. I jak ktoś mówi, o, ona nie udaje, ona na pewno nie udaje. Nie, ona udaje. Ona udaje, tylko robi to po prostu tak dobrze, że tobie się wydaje, że ona nie udaje. Ale ona udaje. Wszyscy udają. Ja też udawałem. Bo to nie ma w tym kompletnie nic przyjemnego. Kompletnie. I to się ogólnie rzecz biorąc udaje. Udaje się przyjemność. Udaje się jakieś odczucia. Udaje się uczuć. O! A! To wszystko trzeba udawać. I to jest właśnie nonsens tego przemysłu, że tam wszystko, totalnie wszystko jest udawane. Tam nie ma czegoś takiego, że można sobie robić, co sobie człowiek żywnie zamarzy. Nie. Trzeba się tak ustawić pod takim kątem, żeby było widoczne wszystko elegancko. Jeszcze trzeba tak rozchylić nogi, żeby też było wszystko elegancko widoczne. No i ta depilacja, to ciężkiej cholery. To jest coś, co jest totalnie, totalnie nieznośne. Akurat jeżeli chodzi o facetów, to można sobie pozwolić na coś, żeby mieć większy luz pod tym względem. Ale kobiety? Kobiety mają przerąbane. Aktorki w ogóle. Uważam, że aktorki wykonują naprawdę ciężką pracę. Trudną. I naprawdę nie polecam bycia aktorką filmów dla dorosłych. Dlatego, że to się wiąże przede wszystkim wiąże się z tym, że wszyscy znają twoją twarz. Jeśli jesteś aktorem, to można zrobić ujęcie od szyi w dół. Więc nikt nie widzi twojej twarzy. Natomiast u aktorki tak się nie da. U aktorki pokazana jest jej twarz, bo musi być i tak dalej, i tak dalej. Natomiast u aktora to nie jest tak ważne, bo to jak mężczyzna przeżywa, w cudzysłowie przeżywa, udaje rozkosz, nie jest aż tak istotne, jak to, jak udaje rozkosz kobieta. Kobieta, no, jak udaje, to ona musi pokazać to mimiką twarzy, że jest jej tak błogo i przyjemnie. Co ja mogę powiedzieć? No, jest to bardzo niewygodne. Nie ma w tym żadnej przyjemności, jeszcze raz powtarzam, nie ma w tym żadnej przyjemności, więc jeżeli myślicie, że to jest fajne, że można sobie z tą, z tamtą, siętą, Sasha Grey, Tori Black, kurczę, Rebecca Linares, czy Regina Ice, że to jest takie,
Wow, zarobiście przyjemne, bo z takimi dziewczynami one są takie śliczne. Nie są śliczne aż tak. Są ładnymi kobietami, tak, trzeba to przyznać. Ale wszystko to jest pokryte tak ogromną ilością make-upu, że to się w parę nie mieści. No, styliści to mają całą masę roboty i ogólnie rzecz biorąc, to jest strasznie, strasznie oszukane wszystko. Bo ludziom się wydaje, że to, co widzą, to tak jest, że to jest prawda. Gówno prawda, za przeproszeniem. To nie jest prawda. To jest jeden wielki fake. To jest jeden wielki fake. Kobiety